Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć Falubazy, witamy się z Wami z W69. Przed nami mecz półfinałowy z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Czysta karta, nowe rozdanie. Kto po tym meczu będzie bliżej finału? Tego dowiemy się wkrótce. Antek, jak nastawienie przed dzisiejszym meczem? Nastawienie jest bardzo dobre, zero stresu jak na razie, więc na razie jest okej. Zadebiutujesz dzisiaj przed zielonogórskimi kibicami. Słyszałeś już do tej pory ich doping? Czy to będzie twój pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszysz i zobaczysz tą magię, która dzieje się na tym stadionie? Na tym stadionie zobaczę to pierwszy raz. Ciekawi mnie, jak to wszystko wygląda. Zobaczymy za niecałe półtora godziny. Trenowałeś już tutaj? Polubiłeś się z tym torem? Tak, wczoraj troszkę pojeździłem na treningu, połapałem kąty, motocykle sprawdziliśmy i mamy wszystko sprawdzone na dzisiejsze zawody. Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym meczu? Miejmy nadzieję, że wygranej, żeby jak najlepiej nam poszło i żeby jechać z korzystnym wynikiem do Bydgoszczy. Wiktor, przede wszystkim jak nastawienie przed dzisiejszym meczem? Raczej dobrze. Gdzieś ten mój palec coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A opowiedz właśnie, co z tym palcem i jak ty się teraz w tym momencie czujesz? No gdzieś ten uraz troszeczkę się odnowił po ostatnim meczu, ale zdążyliśmy, jak to się mówi, ogarnąć sytuację i gdzieś jest coraz lepiej. Może w 100% nie jest dobrze, ale na tyle dobrze, że mogę dzisiaj jeździć i rywalizować z kolegami. To opowiedz, czego możemy się spodziewać po dzisiejszym meczu i tutaj patrząc i na Falubas, i na Polonię? No na pewno będzie to ciekawy mecz gdzieś dla kibiców, dla nas może bardziej w napięciu, ale miejmy nadzieję, że będzie zdrowa rywalizacja i fajnie będzie to wyglądało, fajne ścigania. Spodziewałeś się tego, że te dwie drużyny spotkają się w półfinale, czy bardziej liczyłeś na to, że między Polonią a Falubazem to będzie akurat finał? Ale raczej myślałem, że finał, ale może i to lepiej, że wcześniej. Po zawodach nie wyciągamy nic, nie wynosi nic, okej? Panowie, okay? Panowie, startujemy. To jest nowe rozdanie, finał, każdy mil bardzo ważny. Jest bez nerwa, kłaniam się. To co, spotykamy się ponownie przy W69, oglądamy co, bardzo ciekawy i arty mecz z Polonią Bydgoszcz. Mi się śniło tak, że wygraliśmy 61-29. Czy to jest realne, kibice? Jest to realne. Wystarczy tylko, żeby na torze pojawił się piąty zawodnik, czyli my, kibice. Także życzę
Falubazowi jak najlepiej w dniu dzisiejszym, w Bydgoszczy również tak samo na rewanżu. Wchodzimy do Ekstraligi bez niczego. Proszę opowiedzieć, co pan tutaj dzisiaj robi? Jesteśmy tutaj jako Watacha Rugby Klub Zielona Góra. Przyszliśmy troszkę się pokazać, głównie wspierać oczywiście Falubaz. Cóż, mamy przygotowane stanowisko dla dzieci, dla najmłodszych. Głównie dlatego, że zaczynamy niedługo rekrutację. Rekrutację, która będzie obejmowała dzieci w wieku 11 do 13, może troszkę starsze lat. No i cóż, zapraszamy na treningi. To teraz może o dzisiejszym meczu przed Falubazem. Dzisiaj naprawdę trudne zadanie. Jak pan to ocenia? Myślę, że wygramy po prostu i będzie spoko. Może się nie udać, ale trudno. A jaki wynik pan obstawia? 51-39. Za nami pierwsze cztery biegi tego pojedynku. Aktualny wynik to 16-8. Po tej serii wiemy jedno. Na ten moment niepokonany jest kosmiczny Maksym Borowiak.
Po drugiej serii startów zielonogórzanie zwiększyli prowadzenie aż do 10 punktów. W siódmym biegu goście sięgnęli po rezerwę taktyczną. Za Przemysława Koniecznego pojechał Wiktor Przyjemski, jednak także ta zmiana nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Do 24. To wynik po 10 wyścigach. W 13 gonitwach zielonogórzanie prowadzą 45 do 33.
Za nami pierwszy mecz półfinałowy. Stelmet Falubas Zielona Góra pewnie pokonuje Abramczyk Polonię Bydgoszcz 55-35. Pomimo licznych upadków nasi zawodnicy czują się bardzo dobrze. My natomiast trzymamy kciuki za Adriana Miedzińskiego, który zanotował bardzo groźnie wyglądający upadek w biegu 8. Falubazy, 4 września widzimy się w Bydgoszczy i trzymamy kciuki za zwycięstwo naszej drużyny. Do zobaczenia. Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor.